Hejka, witam was ponownie w Assassin's Creed Valhalla i tym razem misja, wyzwanie od bogów. Sam jestem ciekaw, co mnie czeka, bo nie wiem, czy to jest misja dokładnie kręcąca się wokół świętego z Korei, czy nie. To pewnie za chwilę się przekonam tak naprawdę. Przy okazji tego święta nieopodal krócej przystani pierdolną meteoryt. No i trzeba zbadać, co to się tu wynurzyło z tego meteorytu, a jak widzę, to tu wynurzyła się stara baba. Careful, grandmother. Something fell from the sky to earth, like it had been thrown by Odin himself. A strength he no doubt wishes he possessed. No danger remains, but look. It revealed something hidden in the mountainside. Looks almost like a door. If it is, then it's the door to something that I have long been searching for. May I ask you for a kindness, Drengur? My name is Eivor of the Raven Clan. That depends on how kind you need me to be. Will you grant me a home while I investigate the door? Eivor of the Raven Clan. I don't make a habit of sheltering strangers. My name is Hildiran. There. Now we are no longer strangers. Please. If I am right, then this is Freya's gate. Allow me to stay, and I will help you discover the treasures that lay on the other side. Very well. I will give you a small piece of land to make a home on, and supplies from our raids to build with. Thank you, kind Eivor. The gods smile on you. I may be kind, but I am no fool. Everyone must pull their weight, and I expect no less from you. A fair rule, and one I can easily follow. Co to, nowa chatka powstała? Dobra, no to zobaczymy. Ciekawe w zasadzie, może to ona właśnie spadła z nieba. Eivor the kind, a welcome visit. Like what you see. You've certainly made this space your own. How does this help you open a stone door? It is a shrine to Freya. We will need her favor if we wish to reveal the hidden treasures. Ah, it's we now, is it? I told you, Eivor. You will want to see what is on the other side. Now come. Freya demands combat before she will aid us. For a moment I thought you meant for me to fight you. Fear not. I can handle myself. I cannot possibly fight you. I would kill you. You could try. Attack me. Now get up, and let's give Lady Freya a fight. No i co, na pięści czy na miecze? Aha, chyba na pięści. Fight harder, Eivor. Kurde, szybka ta stagucha. Yes! Give me everything you have! Na szczęście szybko, jeśli chodzi o uniki. Ale wolna, jeśli chodzi o zadawanie ciosów. W miarę wolna. Można ją przewidzieć. Ale te uniki, no, imponujące. Ale cały czas ten sam błąd popełnia, że te ciosy chcę wyprowadzić strasznie mocne z jakiegoś bardzo dużego zamachu. Dobra, odpocznę sobie. No i pokonałem staruszkę. Good. Now watch.
No ciekawie. Come at me again! O kurde. O nie! Jak to 324? I can teach you, Eivor. But first we fight. Nie, jest. O kurwa, nie widzę tego. Jeszcze nie wiem czemu, ale nie działają mi zupełnie moje umiejętności. Widzę, że tutaj gdzieś podobnie walczy. Też takie wielkie zamachy tą jej siekielką. Tak jak na pięści też wielkie zamachy. Dobra, odpocznę sobie. Nie macha w zasadzie. Ajajaj. Macha tym na magna. Trzeba podładować troszkę życie. Kurde, powiem wam, że jak zobaczyłem to 324 mocy, to się mocno zlękłem. Kurde, nawet z łuku nie mogę strzelać. These are not my weapons. Are you already making excuses, Trinky? Mocno się zlękłem. Przy tym jak zobaczyłem te 324 mocy, finalnie okazuje się, że mogę ją pokonać. Choć nie mówię, że ją pokonam, bo już nie może być. Może nagle jakiegoś przyspieszenia tu go dostać i mnie go zwalić. Najgorsze jest, że nie mogę używać swoich tych dodatkowych umiejętności podczas walki. Jak na przykład, nie wiem, rzucenie toporem czy coś w tym stylu. No bo z tym bym ją wykończył już. Tylko jest to taka czysta walka. You fight with the fury I've not seen in Mercia. As will you after my training. Yes, udało się. A już się zaczął pojawiać tego szczyk emocji, że się nie uda. Tylko nie. Good! That was good! Mam nadzieję, że nagle nie wyjdzie na poziom 400 i będzie kaplica. I have seen many strange things. Nothing like this. What magic do you possess? I have not seen a seer fight like that. I am no seer. I am what you see before you. An old warrior with a knowledge of secrets. If that was not magic, then what was it? That was a battle meditation. You entered Hugerheim, the mind's realm. It is a secret form of training that not many know. You can attack full force with no fear of injury. And yet you know this training. You're glad to have let me stay now, aren't you? Very much. Tell me, what part does the amulet play? It is a vessel. It needs to be filled with the energy created in battle. But it will only work with this type of shrine. They can be found all over Mercia. I have many questions still.
I promise you will get answers. But first, I have marked a shrine location on your map. Once there, enter a meditation. The amulet will pull you into Hugerheim. What happens when I've finished my training? Then you return to me. Very well. Have you met Valka? Something of you reminds me of her. Go now, kind Eivor, and train. Co tu gra? Miałem się udać aż tak daleko? Zobaczymy, czego mogę się spodziewać tutaj. Ciekawa misja na razie. Aby mnie nie kosztowała życia. Okej. No znowu tych zdolności to za dużo nie będę miał. Wyposażenie zupełnie nie moje. Zobaczymy, jak się sprawdzi w walce. No i pytanie, czego w ogóle się tam mogę spodziewać, jakichś przeciwników. W zasadzie to wychodzi na to, że wchodzę do kolejnej nowej krainy. Według wierzeń Wikingów byłem w Midgardzie, Asgardzie, Jotunheimie, Niflheimie i teraz jest Hugrunheim, czy coś w tym stylu. By the gods, it is as though I'm dreaming while awake. Thor lends me strength. Strzelać nie mogę. To jest taki minus. To uniki też ma takie nieprawe, ten mój Eivor, nie wiem czemu. Oh.
Nie lubię walczyć z niemoją bronią. Stronger already. Pewnie sobie zaskoczyłem. Oh fuck, jeszcze pewnie nawalają z tych łuków. Dobra, co za pajace do mnie strzelają? Skąd? Hurry! Grip slipping! Poszcz ty! Kurde, no nie mam już za dużo życia. Czyli co, że niby... Zdałem? Bo nie wiem. Chyba przeszedłem ten bez kogo wszystkie punkty zaliczone. Że tutaj znowu łukiem posługiwanie się.
Powiem wam, że ogólnie zabawy z łukiem dużo bardziej wolę. Do życia mi trochę zużyli. Widzę lekki problem. Widzę lekki problem, że wynik mi się nie przesuwa, a zabijam tych gości, a wynik cały czas mi stoi w miejscu.
No tutaj coś tych 1000 punktów nie uzbierałem. Pewnie brakło używania umiejętności. No może mimo wszystko mi zaliczyło. Dobra, ostatnia próba. Ogólnie spoko, spoko jest to zadanie, tylko takie no, czasochłonne trochę. Bo już tak gram i gram. Przechodzę to zadanie, nie wiem, już za niedługo będzie z 40 minut. A, dobra. Tutaj trzeba się skradać. Tak sobie mogę przechodzić. Ogólnie i w grze lubię stosować te metody skrytobójcze. Jak schabowego. To w niedzielnego obiadu. No niby zabicia, ale coś mi w śmierci. Skoczyć na łeb.
No mi gravitacji nie ogarniam ci w zasadzie i tak hałasy narobiłem. Nie wygrywam. Dobra, za chwilę nabiję srebrną gangę. Jeszcze im bliznę ten ostatni artefakt. Jest tu ktoś? Chyba nie ma. Not a thing my way. Nie wiem czemu mi nie przyznało punktu za zachowanie anonimowości. Może dlatego, że znowu nie skorzystałem z tej zdolności całej, którą mogłem wykorzystać. Ogólnie nie mam za bardzo w zwyczaju korzystać z tych takich zdolności łuczniczych, czy właśnie skrytobójczych, więc pewnie stąd to. No i co, zaliczone? Zaliczona została ta misja, czy nie? My training is complete. I should return to Hilderan. O, no i gitara. Szkolenie dobiegło końca. No i dobra, zobaczmy, jaka mnie czeka nagroda za tą misję. Dość długą misję, trzeba przyznać. Ale w zasadzie fajną. Mogę wam ją polecić faktycznie. Chociaż tak w pełni wam polecę, zobaczymy, co ja za to będę miał. Eivor, you return. Here, I'm done. No i w zasadzie dalej tych wrot nie otworzyliśmy. I have collected many treasures in my lifetime. I am willing to part with them, but only to Drengir I deem worthy. I would be honored. Okej, czyli jakieś ciekawe bronie. Te łuki spoko się prezentują. Feel free to return. As you continue your training by visiting more shrines, I will be able to gift you more powerful treasures. You should continue my training.
Okej. Misja zakończona. Widzę, że w zasadzie pojawiła się kolejna misja. No cóż, tamta została zakończona, także dziękuję wam, że byliście. Będziemy się widzieć w kolejnych misjach. Być może nagram też coś z tych tajemniczych nauk Hildira. Ale to zobaczę. Może bardziej nagram efekt tych nauk. Zobaczymy. Zobaczymy. Także na razie trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Hej, hej.